Nie mam żadnej recepty na to, ja mogę tylko powiedzieć, że gdybyśmy wdrażali takie społeczeństwo, o jakim mówię, to nie byłoby takiej młodzieży. To tylko tyle mogę powiedzieć, że społeczeństwo, które działa na zasadach zrównoważonego rozwoju społecznego, czy zrównoważonego rozwoju Ziemi, bo to jedno z drugim absolutnie jest nierozerwalne, takie społeczeństwo nie produkuje takiego ekstremalnego buntu, takiego z podłożem pewnej niewiedzy, z pewnej braku świadomości.